a venku šedá bouřka a doma lehký blues a čokoláda hořká, tak dej mi. A venku šedá bouřka a doma lehký blues a čokoláda hořká, tak dej mi. Dej mi aspoň kus. To byla, prosím vás, ale jenom druhá sloka, teda jo. To první jsem nedal, to je další. Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já z okna viděl. Vím, že to mě strašně nebaví, takže na to sedu. Šli jsme loukou, šli jsme strání, a dětství uletělo, Bůh ví kam. Má pestrost křídel a dívčí vřání, a nebo jako kytka úvada. V ročních zahradách jsem asi přeskočil sloku, a nebo jako kytka úvada. V ročních zahradách. Takže teď asi první sloka. Srdce se tvář a slzí pár. A řekni, co ti na tom záleží. Přišla chvíle a mně se zdá, že dětský šaty jsou ti přítěží. Že dětský šaty jsou ti přítěží. Čas je odnáší. Dětství odletělo, Bůh ví kam. Zpátky nevrátí se, já ho znám. Dětství odletělo, Bůh ví kam. Zpátky nevrátí se, já ho znám. Nevěř pohádkám. Vždycky v dur.
Tirar a capicinha, cara, eu vou usar o seu bom jogo. Bora, tudo bom. No a tak to máme vymýšlenou s Brachtou, že nahrajeme to druhý CDčko, že budeme vymýšlet prostě věci a ono to nějak dopadne. To je jako českou písenku. Jako suchej starý strom, jako všední cítící hrom, jak v pole tráva. Připadá mi ten náš svět, Baronko, pomůžeš mi s textem? Prosím, nevím, čím jí s tím líp se mám. Budem o něco se rvát, až to nezůstane stát. Na kameni kámen. A jestli není žádný Bůh, tak nás vezme země vzduch. No a potom amen. Nevím. Do prdele. Kdo jsou tady ještě Češi, ty vole? Tak ještě vím třetí sloku, nebo asi tak 17. A to všechno proto jen, že pár pánů chce mít den bohatší králů. Budem o něco se rvát, až tu nezůstane stát na kameni kámen. A jestli není žádný Bůh, tak nás vezme země vzduch. No a potom máme. Co to s tím do píči, jako, to bylo hrozný. Chceš nakupávat, co chceš? Nakupávat. Tak je spotřes kupávat. Ej, tak ještě to uděláme. Ale máme. Dnes ráno, když bylo půl, připravedlný hygieně, poklesl zhodně v ceně, když si zahlíd svůj zjev. Už nejsi, co jsi býval, tu tvář se spraví ti masáž. Marně se hůhu kasáš, už nejseš lev a velkej šéf. Máš svůj svět a ten se ti hroudí, to dávno znám.
Já prožil to sám. Kráčíš dál a cesta se kroutí, až potkáš nás na ní, tak přidej se k nám. A o to nvejš, jo. Jsi zvojil doma 14 dní a na radnici velká sláva. To se ti holka vdává, co jsi jí 2 roky psal. Ulicí tiše krouží ten blbej motiv z Lohen Greena. Není ta, bude jiná, dopis se spal a šlapej dál. Máš svůj svět a ten se ti hroutí, to dávno znám, já prožil to sám. Kráčíš dál a cesta se kroutí, až potkáš nás na ní, tak přidej se k nám. A ještě v D-dur za sebou máš 30 let a zítra ráno 3. stání a nemáš ani zdání, jak to potáhneš dál. Ten komus, kde si hrával, se zrání někam ztratil, už nemáš čím je splatil, no tak se zbal a šlapej dál. Máš svůj svět a ten se ti hroutí, to dávno znám, já prožil to sám. Kráčíš dál a cesta se kroutí, až potkáš nás na ní, tak přidej se k nám. Děkuji bardzo, proszę. Ja tak dobrze widzę to w zdatę mnie. Ja tu no, sei grande. Nie mam alkoholu, ja się hrabę, ja się nie opa. Jesteś wielki! Alfiku, jesteś wielki. Co, na co wielki? Wielki, wielki, wielki. No on ten klejmek z tym razikiem alkoholu. Tak, 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 tak
Pochulku! Jo. Ahoj, Krzysiek. To jakby tak, żeńska forma wszystko. Od męskiego imienia Bochum. Tak. Bochumka. Jak to było? Mój ci on, nie do kata. Mój ci on. Azja, zejdź spala. Damy ci dużo pieniędzy. I tak już jestem nagrany. Cześć. Pa. Cześć. Nie, to macie. Staram się. Nie, właśnie to jest super. No, no, to, super. To są osoby, które... Super, to tak po czesku, super. Właśnie na zawsze wychodzi. Tam do pytania. Mam nadzieję, nie zaczęłam pogadać. Nie wiedziałam, że ma to taką zapresję. Nie wiem. Czyli jeszcze po prostu mają dobry głos. Pan teraz przyjrzał, że się wszystko pomoże. Nie robi niczego nowego. Jedną torbę. To jest fajne, że ludzie to poznają. To pasuje pokolenie. Ten folk się zaczął. Kręca się nowe pokolenie, nie? No tak wygląda, ja mówię, że nie zdarzam. Ale też nie robią jakichś kaszanych. Co wyciągnęły też. I wiesz co, już kiedy mi to padła? Wiesz co, musiałeś się tym w tej chwili szyć swoimi tradycjami. A jak siedzę, czy nie nadążam za młodymi? Widziałam małą specjalną mamę, która się totalnie załamała. To jest zaskakujące, tak jak ty się wstydzi tak jak mnie Włosi prowokują. A zakładaj mi coś z czasów piasta. Ja to usiłam. I nagle wiesz, na gól ci chodzi, no co ja z czasów piasta. Kiedy oni już mieli tam w tym czasie, mieli już napisane i tak dalej. A się okazuje, że... Że 2000 lat temu to się też śpiewało. Tylko to ciężko zrekonstruować. Jak już coś się robi. Ale wychodzi na to, bo ja jestem tym świętym starość, bo oni mnie tylko wokół starość. Ale nagle się wyciągasz białoruską pieśń, że nie jest to udokumentowane, nie jesteś w stanie dotrzeć, kiedy zaczęto te harmonie tworzyć i te słowa układać, ale można się poświęcić, że to było co najmniej 1000 lat temu. Ja się poskładałam na dżembaczach. Oni mają kulturę pisaną. Oczywiście może się wyciągają pergaminy, podróbki tych pergaminów, coś tam. A co im to pokaże? Poezja śpiewana ma coś do siebie, że była spontaniczna. I jest do dzisiaj spontaniczna. Na szczęście jeszcze jest. To znaczy, że coś powstaje w danej chwili, co robi na przykład Donald, czy to rejestruje na listę, tak? On wierzy w to, że za 500 lat przylecą w kosmicie i obejrzą te filmy. To jest tak, jak to przeczytasz, nie? Jechałam do domu. Na tej podstawie robią o nas pojęcie. Taka archeologia kosmiczna. Nie ogarniam, nie umiem. Faktem jest, że nie można. Mnie w ogóle strasznie bawi pęsowianszczyzna taka, nie jak to tam, dla mnie w ogóle archeologia jest małą, poważną nauką, bo jak już tak znanych archeologów i wybitne nazwiska czytałem, to jego ulubieni są nasi, ja miałam wrażenie, że najbardziej na świecie, miałby wybrać osobę, którą najbardziej na świecie dominował mnie. Tylko palista, grecki, szybki, to jest sami się to krzyżuje, ale ile tym jest prawda? Nie dało się geny krzyżuje. Metodologii tym jest niewiele. Gdy się czują prawo mesa, to gadkę. A co do tego mówić o jakichś starych pieśniach słowiańskich? No, tutaj jest pole do pomocy. Wiesz, że... Nie wiem, że wszystkie... Tak, ja się nabijam. Tylko, że ja mówię, ja sam łykałem te pierwsze rzeczy, jak mówię, że na tym, tak. To nie jest tak, że ja się uważam za coś mocniejszego od ludzi. Ta świeżość mi troszeczkę, to jest taka bardziej tkliwość, no bo oni słuchają piosenek już starosłowiańskim, gdzie jakiś bongo tam chodzi, to udowodni mi teraz, że kurde, na Ukrainie, w Rosji, nie wiem, 543 na bongosach, ktoś napierdala. Udowodnij, że nie. Udowodnij, że nie. A może mieli nawet lepsze instrumenty, tak? I to idzie bardziej w tą stronę. Była część ciebie, nie? Była część ciebie... Ja sobie kupiłam książkę w ogóle. Nie, torebka. Ja mam gdzieś torebkę. A, jest. Taka duża.
właśnie, no, odeszła tak bliska osoba. I to jest najgorsze. I myślę, że złapał z pochrzaną raz się dzieje. Cześć. 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 Cześć, Kasia. Cześć, Piotr. Fajnie zagrałeś. Straszne, no. Ja przez cały pogrzeb miałam tutaj złą masakrę, że ja to muszę być. Masakra, że ja z tej bankowym osobą tą mam ze swojego przyjaciela tatę też. Powiem ci, że tak czasami leczek. Kurde, jakie to jest świetne, słuchajcie, po prostu ja to zrozumiałam, bo tak, ten Dawid, ten główny, nie? Z makaronem tata. Dawid? Czy ten co? Dawid, ten główny, nie? Ten Dawid mówi. Główny Dawid czy? To był Michał, to był Michał. To Michał był? Michał Brasno. To jest Michał? Nie, przyjdę absurdni. No absurdni. Dzieciek z plakiem wirus, tak. Bo oni tam sobie, wiesz, muszą dogadać się po prostu tekstu, bo makaron chce... Ogólnie chcę przetłumaczyć i bardzo dobrze tekst, tłumaczyć jego tekst, nie? Bo lubię. No. Lubię. I on tak, ale mów po polsku. Michał czy Dawid on się nazywa? Michał. Michał. Michał mówi, mów po polsku, a on tak. No to jest taki międzynarodowy festiwal w Buchołazach. Zdjęcia po rosyjsku. To jest na pierwsza po rosyjsku, nie? Słuchaj, a ja nie mogę. Mów po polsku, ja rozumiem, nie? No okej, to jest taka zdjęcia. Tak cudne, że po prostu aż musiałam ostatnio językoznawca stosowany, minimalolog. Tak dziwni ludzie. Nie, bo czasami człowiek ci lepiej ci to powie. Nie, ale rozumiesz, on mówi, mów po polsku, nie? A makaron chcąc mu po prostu ułatwić konwersację, mówi po rusku, rozumiesz? A sobie to rozmawiamy z Kasią. Nie, my sobie, ale ty, ja oczywiście nie spierdalam waszą rozmowę, ale wcale was nie opuszczam. Wcale was nie opuszczam, bo nie mam zamiaru was opuszczać. Słuchaj, bo ci powiem ci, co wyczytałam w książce. Książkę, bo dzisiaj będę książkami. Ja się interesuję w ogóle książkami od kurwa, kiedy się urodziłam, natychmiast się zainteresowałam książkami. Patrz, kupiłam. Wow. Rozumiesz, jak działa dusza. I bardzo dobrze. I to jest kobieta, nie wiem czy wiesz, dr Kibler-Ross, to jest kobieta, która jest psychologiem. Na pedagogice ona tego uczyli. Ona tutaj, to jest spisać i powiadana, że ona opisuje, jak śmierć postrzegają w różnych państwach, a potem jak to wygląda medycznie.